chęć zarobienia niekoniecznie musi się kojarzyć z egoistycznymi pobudkami. Można wykorzystać pieniądze dla celów charytatywnych lub na przykład by rozwinąć ludzkość. Czy to towarzyszyło właśnie Elonowi Muskowi? Więcej na temat tego niesamowitego wizjonera, który tworzy specjalne tunele, elektryczne samochody, a także jest twórcą PayPala właśnie w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Kim jest jeden z najbardziej znanych ludzi na świecie? Niektórzy twierdzą, że to pierwszy wizjoner chcący wznosić ludzkość na coraz wyższe pułapy technologiczne. Ideał przedsiębiorcy, który za cel objął sobie nie tylko najwyższe możliwe zyski, ale również cele znacznie bardziej istotne niż zielone, pachnące amerykańskie dolary. Człowiek z pewnością niezwykły, mający rzesze wyznawców, wklejających tu i ówdzie na przeróżnych forach i blogach obrazki z napisem In Musk we trust, czyli wierzymy w Muska. O, cześć! Nie tego. Z drugiej strony jest uważany również za wariata stawiającego sobie różne nierealne cele. Czy to jest prawdą? Zanim przejdziemy do meritum, warto przywołać kilka danych z życia bohatera artykułu. Elon Musk urodził się w Republice Południowej Afryki, a dokładniej w Pretorii. Już w wieku 12 lat stworzył i sprzedał swój pierwszy program, grę Blaster, która polega na zestrzeliwaniu obcych statków kosmicznych. Dzisiaj taka gierka może jedynie śmieszyć, jej gameplay bez problemu można odnaleźć w odmętach internetu i jak domyślacie się, nie porywa. Natomiast to, że stworzył ją i sprzedał za $500 będąc dzieckiem, budzi już tylko zachwyt. W wieku 17 lat wyemigrował do Kanady, gdzie podejmował się różnych prac. Pracował zarówno fizycznie w tartaku, jak i umysłowo, jako pracownik IT banku. Mając 21 lat zdecydował się na kolejną przeprowadzkę, tym razem do Stanów Zjednoczonych, gdzie po uzyskaniu stypendium na Uniwersytecie w Pensylwanii ukończył studia i uzyskał tytuł licencjata w zakresie fizyki. W 1995 roku założył wraz ze swoim bratem swoją pierwszą firmę, Zip2, produkującą oprogramowanie do publikowania treści w internecie. 4 lata później jego firma została sprzedana za ogromną sumę $340 milionów. To pozwoliło mu rozwinąć swoje skrzydła. Prawdziwą sławę dała mu jego kolejna firma PayPal, która została zakupiona przez eBay za niebagatelną kwotę $1,5 miliarda. Sam Elon Musk zarobił na tej transakcji $180 milionów, dzięki którym był w stanie założyć jedną z najbardziej wizjonerskich obecnie firm świata, SpaceX. Pełni w niej na ten moment funkcję dyrektora generalnego i technicznego. Jak można przeczytać na stronie przedsięwzięcia, SpaceX projektuje, tworzy i wysyła w kosmos zaawansowane technologicznie rakiety i statki kosmiczne. Głównym celem jest rozwój człowieka do poziomu gatunku międzyplanetarnego. To oznacza, że możemy ochronić się przed nieuniknioną zagładą typu asteroida czy wojna nuklearna. Kolejne firmy, w których palce maczał Elon Musk, to m.in. Tesla, SolarCity, Hyperloop and The Boring Company. Ma więc on mimo stosunkowo młodego wieku sporo ciekawych wpisów w życiorysie. Wielkim osiągnięciem numer jeden na pewno jest sukces PayPala. Kumpel od płacenia, bo mniej więcej tak można przetłumaczyć nazwę firmy, szturmem zdobył segment internetowych płatności. Choć wstępnie służył on do przesyłania pieniędzy za pomocą urządzeń mobilnych, komórek i pagerów, to dosyć szybko doczekał się również wersji w postaci strony internetowej. Sama funkcja portalu to tak zwany wirtualny portfel, z którego możemy płacić przy pomocy karty kredytowej bądź zasilając go przelewem. Sukces tego wynalazku przerósł oczekiwania jego założyciela, w tym Elona Muska. Tak jak wspomniałem przedtem, sprzedali oni swoją firmę za $1,5 miliarda. I choć kwota ta jest ogromna, to jej potencjał, jak się ostatecznie okazało, był jeszcze większy. W momencie rozdzielenia firmy PayPal i eBay wartość PayPala wyceniona była na około $47,5 miliona. No Elon, po co to sprzedałeś? Tyle hajsu. Jeszcze nie raz byś sobie poleciał w kosmos. Jego pierwszym zwariowanym pomysłem był Hyperloop. To niezwykle zwariowana koncepcja Elona wciąż w stadium projektu, choć trzeba przyznać całkiem zaawansowana. Chodzi w nim o stworzenie specyficznego środka transportu, którego prędkość przypomina transport lotniczy, przy czym jest tańszy w użytkowaniu porównywalnie do transportu drogowego. Technologia opierałaby się na wyeliminowaniu bądź znacznym ograniczeniu tarcia i oporów powietrza poprzez zastosowanie pasywnej kolei magnetycznej. Prędkość, z którą maszyny mogłyby się przemieszczać, to nawet ponad 1220 km na godzinę. Co ciekawe, polskie firmy rozwijają ten pomysł.
Czy jednak taki wynalazek jest możliwy? Wiadomo, teoretycznie nie ma rzeczy niemożliwych, choć koncepcja Hyperloop bywa poddawana krytyce. Często wypomina się jej prawdopodobnie nieprzyjemną podróż z perspektywy pasażerów, związaną z dużą prędkością i co za tym idzie, obciążeniem porównywalnym do jazdy na rollercoasterze. Z tego, że Hyperloop w przeciwieństwie do rollercoastera nie będzie jedynie raz na jakiś czas osiągał poważniejszych obciążeń, lecz utrzymywał je przez całą długość zakrętów. Brzmi to więc znacznie groźniej. Jego drugim największym osiągnięciem było założenie Tesli, a chyba o niej już słyszeliście. Jest to, przyznam wam się, mój samochód marzeń. Można mówić różne rzeczy na temat samochodów elektrycznych, że nie wydają na przykład dźwięku, czy nie jest to V8 czy V16. Pozdro Jarek. Ale ja po prostu lubię tą koncepcję. Lubię luksus i chociażby autonomiczną jazdę, którą ostatnio wprowadzili. Jest niesamowitą koncepcją to, że samochód staje się coraz to lepszy po udoskonaleniach, aktualizacjach i tym podobnych. Nie musimy nic robić, nie musimy chodzić do warsztatu. Aktualizacja sama przychodzi po podłączeniu do internetu. A co ciekawe, samochód jest praktycznie prawie cały czas podłączony do internetu. Jednakże wiąże się to również z zagrożeniami, takimi jak na przykład atakami hakerskimi. Obecnie każda Tesla wyjeżdżająca z taśmy produkcyjnej jest wyposażona w system autonomicznej jazdy. Co wchodzi w skład tego supermocnego samochodu, a w zasadzie komputera? Według zapewnień Elona, komputer jest tam o 40 razy mocniejszy od tego, który został zastosowany w dotychczasowych modelach. W samochodzie zamontowanym jest również 8 kamer o zasięgu 250 metrów, 12 ultradźwiękowych sonarów wykrywających elementy znajdujące się wokoło, a także specjalny radar pozwalający wykrywać przeszkody i sytuacje na drodze w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Niestety obecni właściciele jeszcze nie będą mogli cieszyć się z użytkowania systemu. Będzie musiał on przejść fazę kalibracji, a więc zebrać dane z milionów kilometrów przejechanych przez modele go posiadające. Dopiero wtedy po odpowiedniej obróbce technologia przyszłości zawita do naszych drzwi na co dzień. Ale nie bójcie się, testy nie potrwają zbyt długo, ponieważ sam samochód bez kierowcy pojedzie już w 2017 roku na trasie Nowy Jork-Los Angeles. Kolejnym zwariowanym pomysłem jest The Boring Company i sieć podziemnych tuneli. Trzeba być niezłym świrem, żeby z góry nazwać swoją firmę nudną. Boring jednak nie oznacza tylko nudny, ale bore odnosi się także do wiercenia. A tunele trzeba wpierw wywiercić. Nazwa może pochodzić również od tego, że Elon jest po prostu znudzony staniem w korkach. Postanowił on sam opracować firmę, której głównym celem jest poruszanie się samochodów w podziemnych tunelach autonomicznie na specjalnych podstawkach, prędkości do 200 km na godzinę. Szybko i bez jakichkolwiek awarii. Co ciekawe, sieć tuneli mogłaby się składać z nawet 30 warstw, które użytkować mogłyby nie tylko samochody, ale również Hyperloopy. Idea równie ciekawa, co i szalona. Sam Elon przyznał jednak, że nie poświęca jej zbyt wiele czasu, więc póki co należy ją położyć na półkę z wynalazkami i niepełnymi swojej daty opracowania i wykonania. Kolejnym niezwykłym osiągnięciem jest rakieta Falcon 9. Czym niezwykłym jest Falcon 9? To technologia przyszłości, która dzieje się na naszych oczach. Pozwoli nam ona lecieć w kosmos, lądować na obcej planecie, a następnie wystartować z niej ponownie. Do tej pory nie posiadaliśmy takiej możliwości. Rakiety wielokrotnego użytku to coś niespotykanego w całej historii ludzkości. Falcon 9 odbył swój pierwszy lot, od razu zakończony sukcesem. To jest właśnie w tym niesamowite. Odbyło się to 4 czerwca 2010 roku. Celem całego przedsięwzięcia jest uczynienie lotów kosmicznych możliwym jak najtańszymi. Rakieta to najdroższy element całej układanki, którego ponowne użycie wielokrotnie zmniejsza te koszty. I choć kilka powrotów Falcona na Ziemię zakończyło się do tej pory niepowodzeniem i eksplozją, to zdecydowanie większość prób wypadła pomyślnie. Cóż, wypada tylko trzymać kciuki za dalsze udane starty. W końcu każdy kolejny przybliża nas do eksplorowania kosmosu na niespotykaną obecnie skalę. Ostatnim pomysłem, który jest wart uwagi, jest turystyka kosmiczna. Za kilka lat wyjazd do Tajlandii albo na Majorkę może być już dawno passé. Zaczyna się era kosmicznej turystyki, przynajmniej według Elona Muska. Jego firma już w 2018 roku zamierza wysłać w kosmos pierwszych turystów. Podróż miałaby trwać około tygodnia, chętni mogliby podczas niej obejrzeć z bliska naszego naturalnego satelitę, jednak tylko z perspektywy kosmicznego statku, a więc bez możliwości lądowania.
Pasażerowie opłacili już ponoć pokaźny depozyt na rzecz wylotu, a także mają przejść odpowiednie treningi i testy, zanim wsiądą na kosmiczny statek i wyruszą na podbój Księżyca. Musk podkreśla, że taka podróż jest ciągle ryzykowna, lecz chętni jak najbardziej zdają sobie z tego sprawę. Jednocześnie uspokaja, twierdząc, że dołożone będą wszelkie starania, aby podróż odbyła się pomyślnie. A skoro podróżnicy mu wierzą, to my możemy im tylko życzyć powodzenia. To by było na tyle w tym materiale dotyczącym Muska. Czy waszym zdaniem jest to tylko PR skupiony na jego osobie, czy jednak rzeczywiście jest geniuszem, który poprowadzi ludzkość do przyszłości? Napiszcie w komentarzu, czy Tesla jest fajnym samochodem, czy tylko chwilową modą? Czy przyniesie nam przyszłość, czy jednak zgubę swoimi pomysłami? Zapraszam również na swój kanał Bartek Graczo, gdzie będzie więcej tego typu ciekawostek. Dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie, sprawdźcie więcej na naszej stronie, no i do zobaczenia. Cześć!